zagranicy. Ciąg było najmniejszy gry 4 dni, a że do niedzieli 22 września spodziewamy się blisko 150 tysięcy zwiedzających. Tym z Państwa wiemy, że niektórzy opuszczają jeszcze tereny targowe. Dziękujemy za czas poświęcony wystawie i zapraszamy bardzo serdecznie także jutro. Jutro bardzo bogaty program wystawy. W powiecie pozaickim i w województwie wielkopolskim. Jutro wystawa cenna nadbywający podobnie jak dzisiaj od godziny 9 do 17. By taki wydarzenie, spotkanie, prelekcje pod hasłem wiedzy nie za dużo. Polecamy jutro między 10 a 15 za prelekcję i atrakcję na Facebooku My Football Corporation. Jutro zapraszamy serdecznie jutro o godzinie 11 na finał konkursu Młody Mechanik na medal, a wcześniej o 10, jak mówiłem, też odbędzie się seminaryjny finał konkursu Mechanik na medal. Wszystkim zainteresowanym serdecznie tej imprezy polecamy. Jutro także pokazy na polach pokazowych etatów Agro Show 2019 od 11 do 12.30 pierwsza tura. Dotyczy pokazów oczywiście związane są z rolnictwem precyzyjnym i będzie można obejrzeć także w akcji o Wyski Wasze. Jutro pierwsza tura etatów Agro Show pokazy na polach pokazowych od godziny 11. O 12 z kolei w namiocie bankietowym targów Agro Show zapraszamy na uroczystą galę 17 ogólnokrajowego konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Organizatorem jest Krajowa Rada Ubezpieczeń Społecznych. Uroczysta gala 17 ogólnokrajowego konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne jutro o 12 w namiocie bankietowym. O 12.15 ogłoszenie laureatów w konkursach, o których ja wspominałem, czyli konkursach Mechanik na medal i Młody Mechanik na medal. A o 12.30 jutro rozpoczną się prezentacje maszyn na głównym pasie startowym terenów wystawienniczych. Po południu także atrakcja Rolling, jeszcze będzie okazja powiedzieć jutro. A tym z Państwa, którzy jutro też wybierą się, teraz opuszczają, dziękujemy za czwartek spędzony na targach i zapraszamy serdecznie jutro. Jak Państwo słyszeli, tych atrakcji będzie co niemiara. Dzisiaj jeszcze zerkamy na program o godzinie 15 na stoisku w sektorze C, na stoisku na 15 firmy Klasę Polska. Odbędzie się spotkanie prasowe firmy Klasę Polska. Ciąg, który to wsiąga.